Pieniądze poszły, babka musi iść. Ja tutaj zostaję i nikt mnie stąd nie weźmie. Czy państwo zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie państwo poniesiecie, jeżeli nie wywiążecie się z umowy? A co, masz jakiś problem z tym? No jestem. Nadzwyczajny. Na dzielnicy mówią pan Tomasz, bo jestem poważnym biznesmenem i mnie szanują. Ja wchodzę w interes i jestem. I nie ma mocnych na mnie. Gadatliwa, odważna, spontaniczna, łatwo nawiązuje kontakty podobno. I to, chwalić się tym bardzo lubię, no ale trzeba czasami. A co, masz jakiś problem z tym, że sprzedałem babkę? Za jakieś marne pieniądze. Wziąłem za nią średnią krajową 2,5 tysiąca. Babkę kupił szejk z Arabii Saudyjskiej. Ktoś puka i otwieram, mężczyzna. A on mówi do mnie w te słowa. Ja jestem z kancelarii prawnej od szejka i proszę się spakować, bo ja panią zabieram. Ja mówię, jak to pan mnie zabiera? No bo panią wnuczek sprzedał. Ja mówię, co? Wstawiłem w kategorię krótkowłose i somalijskie. Babcia w idealnym stanie, kumata, nogi, długie i szczupłe. Lubi pieszczoty, a z internetu wziąłem. Jest spakowana, ja spakowałem osobiście. Ja już się rozpakowałam sama, nigdzie nie wyjadę. Ja nie jestem rzeczą, tylko ja jestem człowiekiem. Ja nie mam mowy o żadnym spakowaniu się. Babciu. Dobrze, szanowna pani. Babciu, nie mów mu do mnie tak, babciu. Mój wnuczek nie będzie dla mnie decydował, co ja mam robić. Kancelaria prawna. Jadzia, mam do was interes. No będzie deal.